Moja praca w dubbingu rozpoczęła się od takiej takiego filmu Cheetah Girls, gdzie to chyba właśnie z Wojtkiem Paszkowskim, który reżyserował ten film, go zrobiliśmy. Ja byłam jedną z dziewczyn i to jest moje takie najświeższe wspomnienie z dubbingu. Ja mam taniec w ośrodku ikony pracy domowej. Jak przepuszczę ten autobus, to na bank się spóźnię jutro do szkoły. Taniec? Daj tym nogom odpocząć. No ale daj jej iść na taniec. Napiszę wam w mailu, co się jutro ubieramy, dobra? Nie! Przecież wiesz, że mój komputer nie działa. Jutro mi po prostu powiesz. Na razie. Widzicie? Nie jest ze mną jeszcze tak źle. Na razie, pa! Powiem szczerze, że to nie jest do końca tak, że ja w tym dubbingu jestem jakoś bardzo często, ale chyba głównie właśnie dzięki Wajanie może się wydawać, że ja jakoś bardzo, bardzo często coś robię, a wcale tak nie jest. Trochę śpiewam w dubbingu. To jest magiczne show, czy czujesz rytm? Wirują światła i płynie dym. Jedyna wyjątkowa to właśnie ja. Nadchodzi czas, w sercu głośno gra. Ale powiem ci szczerze, że tak jakbym miała wymieniać, to już bym skończyła. Nie, oczywiście jeszcze pojawiły się jakieś inne tytuły. Przede wszystkim spotkanie w ogóle z Disneyem, z Kopciuszkiem. Ze snem budzą się me marzenia. Szepczą coś bez słów. I w sercu już smutków nie ma. Nie zdoła nikt ukraść tych snów. Ważne w śpiewaniu chyba, tak mi się też wydaje, po doświadczeniach nawet szkolnych, które mam teraz ze sobą na świeżo, jest zbliżenie się nie tyle co do wykonawcy, tylko do tego gatunku, który śpiewasz. Że wtedy to będzie rzeczywiście taka kwintesencja, jeżeli to będzie stylowe, jeśli to będzie rzeczywiście jak najbliżej tego stylu, no bo porównania do Irena Santor to śpiewała w oryginale? Ja znam takie sny cudowne, tyle cudnych snów. W mojej naturze jest bardziej taka rockowa, popowa sytuacja, że lubię śpiewać mocno, lubię się wydrzeć czasami. Lubię to po prostu. A tutaj nagle przychodzi do mnie dziewczyna, która jest bardzo delikatna. Jest taka prawie, że w strukturze swojej taka ze szkła. No i ja powinnam tutaj bardziej nie z jakimś chrypskiem ją potraktować, tylko ją po prostu utulić do serca i też tak w taki ciepły sposób ją traktować wokalnie. Aż cała drzew serce wie, że klucz do niebieskich mara. Z Martinem znamy się lat już 97, nie wiem, siódmy? Ósmy? Nie, może nie. No nie miałam 6 lat. Może 7 miałam wtedy. Dlatego no z nim to jak z bratem. Więc jak ja tylko go gdzieś tam usłyszałam w słuchawce, to już gdzieś tam wiedziałam, aha, czyli to jest ta droga. I wydaje mi się, że przez tak bliską i długą znajomość po prostu gdzieś tam się czujemy w tym, co, i to nie jest jakby nieskromne, co słychać po prostu w tym nagraniu. Zresztą bardzo, bardzo je lubię. To jest ten wyśniony cud, ten szczodry rozum jest. To jest ogromna praca
aktorska. To jest tak, że to nie jest odtworzenie czegoś. To jest... to jest normalna rola. Kto klątwy dźwiga pół, będzie ulgę czuł, więc się swoją klątwą dziel, gdy chcesz osiągnąć cel. W ogóle sama praca nad Księciem Czarusiem, nagrywanie piosenek, to była... Oddzielmy to w ogóle od reszty rzeczy, dlatego że to było bardzo fajne spotkanie i fajnie, bo znowu taka zadziora, w ogóle jeszcze dziewczyna, która się przebiera za chłopaka, to w ogóle ekstra jazda. I na poziomie pracy nad tym filmem to wszystko było ekstra i to jakby podkreślam i tego nie wycinajmy. W tej magii jest miłości znak. Ty jesteś prawdą, co stąd nie odpłynie już. W dodatku tak czystą jak woda, z odległych mórz wirujesz dookoła mnie. Już dobra, pal sześć te laurę, ale tytułowy Książę Czaruś jakby gdzieś tam nie zaistniał w tym. Wiesz, o co chodzi? To jest dla mnie jakaś taka akcja średnia. Ale co? No nic, zrobiłam. Trudny materiał, muzycznie bardzo trudny. Nie złamie nic twojego ducha, ucz mnie, ja potrafię słuchać, bo przy tobie chcę poznawać nowych uczuć, słodki smak. Ty odważny jesteś i magiczny tak. Powiem szczerze, że gdybym miała dzisiaj zaśpiewać na przykład ten duet z Karolem, to bym musiała wyjść, powiedzieć sorry, muszę się rozśpiewać i zaraz wracam. Dlatego uważam, że na przykład muzycznie jest to film z ogromnym potencjałem. Fabularnie jakby to w ogóle nie do końca są moje klimaty, ale cieszę się bardzo, że mogłam zrobić taką postać. I z tego właśnie powodu wątpisz w prawdziwą istotę swej tożsamości. Okej, może trochę, może na jakimś tam poziomie, którego nie rozumiem. Mam nadzieję, że mogę się może nauczyć kochać? Łącząc się w pocałunku miłości? Rzeczywiście, gdzieś tam mnie prowadzi życie w kierunku tych zadziornych, ale na przykład już Lena Griski jest postacią, która też potrafi pokazać charakterek swój. Natomiast wydaje mi się delikatniejsza niż te animowane dziewczęta, które właśnie gram. To Tea nabrała wprawy w pisaniu tradycyjnych listów. Jest jej ciężko. Skąd my to znamy? Strasznie przeżywałam ten serial w trakcie nagrywania. I to tak mówię serio. Wszyscy się mocno angażowaliśmy w to, co tam się dzieje i jakie będą losy. I kogo wybierze Lena? Na czym stanęło? Nie wiem. Chyba zgubiliśmy się, Lena. Ach, Henry, przepraszam. Jestem zajęta. Poradzisz sobie z tym sama. Ale z niej atencjuszka. Duży sukces. Ja też się w ogóle... Bo ja nie do końca, widzisz to, ja może mam problem z tym, żeby właśnie jakoś tak z tymi social mediami w ogóle jakoś zadziałać, bo ja sobie nie zdaję po prostu chyba sprawy z tego. Ale skoro tak mówisz, że to taki hit, no to hit! No to zrobiłam kolejny hit! Jam! Jest Vaiana z Moto Nui! To jest moja łódź i nakazuję ci wziąć kurs na... Wyluzuj, zdarza się. Spływamy stąd. A to swoje. Jam, jest Vaiana z Motunu. Trochę się czekało na te decyzje, ale ja o tym 79 razy zapomniałam już, bo pomyślałam, że to jakby to, że się nie odzywają tym razem, to w ogóle już jakby jest to uzasadnione. No a kiedy się odezwali, no to był naprawdę kosmos. Jesteś ta Vaiana, tak? Tak, a ty musisz zwrócić to serce.
fajne jest to, że te dziewczyny są bardziej pewne siebie i nie są w takim kanonie takich jednak księżniczek Disneya, które są takie delikatne i takie lekkie i takie zwiewne jak piórko. No Vaiana na pewno nie jest zwiewna jak piórko, ona po prostu wie, czego chce. Wiesz, czego warto spróbować? Wpatrywać się najdłużej, jak potrafisz, w jakiś zbiornik wodny. Proszę? Poważnie? Ja na przykład gapię się w studnię? Ja w tonie oceanu. W końskie koryto. Preferuję mydliny. Chwila, czyli twierdzicie, że jeżeli wlepię gały w wodę... Ale w ważną wodę. Jasne, jasne. Bardzo ważną wodę. Czyli gapię się w tę ważną wodę i nagle nie wiadomo jak i kiedy zamieniam się w wokalistkę roku. Trzeba się skupić po prostu, wiesz? Bo ona z tej wody po prostu zebrała później na cały song, prawda? Dwu czy tam trzyminutowy. To jest naprawdę nieprosty. Właśnie, nieprosty. Patrzę w wodę i te fale na brzegu. Odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Ogromne znaczenie ma to, kto cię prowadzi, kto ci pomaga w tej drodze, na drodze tej. Jeżeli pracujesz właśnie z kimś takim jak Agnieszka czy Wojtek, to no to płynie. Każda z nowych dróg, każdy świeży ślad, każdej ścieżki łuk wiodą znowu w świat, który z marzeń znam, który jest gdzieś tam, tam gdzie pragnę być. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Daleko stąd marzenia są. To płynie, to się dzieje, wtedy już nie skupiamy się na technice, tylko Agnieszka ma na przykład bardzo duże takie wrażliwe podejście do tekstu i często jest tak, że ja sobie myślę gdzieś tam technicznie dźwiękami, a ona mówi nie tędy droga, zobacz, ona śpiewa o tym i nagle okazuje się, że te dźwięki schodzą gdzieś tam na zupełnie 56 plan, a ja to po prostu śpiewam. Dobrze wiem, że to światło woła mnie. Ja się cieszę, że moja córka, jak już dorośnie do bajek, to rzeczywiście będę mogła jej powiedzieć, że to jest mama i w ogóle, że serio to ja. Zresztą już jak jej puszczamy piosenki właśnie z Vaiany, to jest mama. Dlatego pod takim kątem bardziej jest to dla mnie wartościowe, że przecież każdy z nas oglądał te bajki Disneya, które gdzieś tam nas kształtowały i fajnie, że wzięłam udział w tak pięknej jeszcze dodatkowo animacji, którą zrobił właśnie Disney, bo ta bajka, oprócz tego, że oczywiście na maksa mi się podobały te piosenki, to ona mi się po prostu bardzo podoba. Uważam, że jest bardzo wartościowa i tak, proszę o ciebie. Lecz ten nie jest tam, gdzieś, ale tam.